Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich miłośników pięknych woni, a szczególnie ciepło tych, których zainteresował temat o, powiedzmy, obecności Polski gdzieś tam na mapie perfumowej świata. To jest temat ciekawy, zasługuje na analizę. Na pewno kilka kwestii związanych z tym, że Polska w wielu miejscach jest nieobecna, zasługuje na analizę pogłębioną. Nie jestem w stanie w jednym filmie powiedzieć Państwu, dlaczego tak jest, że jakoś tak Polska nie inspiruje. Czy po prostu to jest przypadek, czy zaniechanie, czy może rzeczywiście gdzieś tam jesteśmy nielubiani, to rozmawiajmy w spokoju na ten temat, a w międzyczasie po prostu bądźmy dumni z tego, co mamy. No i jak Państwo wiecie, ja tutaj bardzo dużo filmów o polskich perfumach publikuję, o czym zaraz opowiem, bo też oczywiście pojawiło się takie zagadnienie, że powinnam więcej polskich produktów pokazywać, to jak najbardziej jest to prawda, ale zaraz zobaczycie Państwo, że to właśnie wcale nie jest takie proste i czasem bywa tak, że nasze coś sami siebie gumkujemy z tej perfumowej mapy świata, sami sobie nie dajemy szansy. Ale zacznę od tego, że książka, na którą się powoływałam, miała takie, w której właśnie widać było, że na przykład jest Europa określana jako rynek zapachowy, jest zachodnia Europa i wschodnia, a nic o Polsce. Jakoś tak się złożyło, że jesteśmy pomijani, a uważam, że polski rynek jest rynkiem dużym, szczególnie w ostatnich latach się rozwinął. No i tak idąc tropem tego rozdziału w tej książce, no oczywiście przypomniałam sobie, że jest coś takiego jak Euromonitor i on publikuje takie dane statystyczne na Europę głównie, ale one są dość drogie. Tam, na przykład zapachy w Polsce, bo oni tak to nazywają, 1000 euro kosztuje. No to absolutnie nie jest to na możliwości mojego kanału, ale nawet jakby zapowiedź tego raportu przynosi kilka ciekawych informacji, to myślę, że to mogę zacytować. A jeszcze jest taka kwestia właśnie, że ja nie wiem, czy z tego Euromonitora ja mogłabym, gdybym nawet kupiła te dane, mogłabym je tu pokazywać. Także jeszcze raz apeluję, jeśli ktoś oglądają mnie, a różne osoby oglądają, osoby związane z ekonomią, niech dadzą znać, gdzie można znaleźć takie treści może ogólnodostępne. No bo mówię, 1000 euro albo dolarów. No to, a to i tak było najtańsze, bo z reguły to jest 2,5 tysiąca euro, także tak. Słuchajcie, ale i tak jest napisane, że jeśli chodzi o perfumy w Polsce, czy o zapachy, trend premiumizacji, no wiecie, każda branża chce się dowartościowywać, budując taki język, no jeszcze poloniści dawno temu z tego śmiali, jak jeszcze ja studiowałam polonistykę, język fizyki jądrowej. No ja to nazywam nowomową, premiumizacja. Wiem, że to ładnie brzmi, to nie jest słowo jakoś szczególnie wydumane, ale to oznacza, że Polacy idą w stronę produktów premium. I ten trend był mocno widoczny w zapachach w roku 2022. Także ten raport się zapowiada ciekawie. Nie wiem, czy mam zrobić zbiórkę, chyba że nie mają jakieś dla mediów. Nie wiem, muszę tam jeszcze poszukać na tym Euromonitorze. Może mają jakieś takie skrócone wersje ogólnodostępne. Zarówno damskie, jak i męskie warianty zapachów premium rosły szybciej niż ich masowe odpowiedniki. Polscy konsumenci wybierają wyraziste zapachy. I teraz tak, właśnie to jest to, co chcę Państwu powiedzieć, że nasze pieniądze, myślę, że gdzieś tam chętnie ktoś przyjmuje w całym tym biznesie okołoperfumowym, a pamiętajcie, biznes okołoperfumowy to są te marki premium, ale jeszcze więcej od producentów marek premium zarabiają dystrybutorzy, więc te wielkie sieci perfumowe naprawdę te zachodnie firmy dobrze na nas zarabiają i myślę, że warto by było tak po kupiecku docenić od czasu do czasu tego, kto Wam płaci, Szanowni Państwo. Także ja się skromnie przypominam, może zostaniemy dostrzeżeni, jak będziemy spokojnie, bez nerwów o tym mówić. Ja myślę, że się przebijemy. Polscy konsumenci wybierają wyraziste zapachy. To już jest charakterystyka rynku, bo to jest prawda. My wybieramy zapachy, ja je nawet nazywam w sposób bardziej stanowczy. No, trochę dziwne, trochę trudne, ale wyraziste, które podkreślają osobowość, czyli my chcemy zamanifestować coś. To jest bardzo, wbrew pozorom, bardzo ważna informacja. Wznowienie życia społecznego i powrót do częstszych bezpośrednich spotkań towarzyskich zarówno na płaszczyźnie przyjacielskiej, jak i biznesowej pobudził popyt, bo to już też tak w kontekście po-covidowych czasów. Rośnie też grupa zamożnych Polaków. Także kochani, bez kompleksów,
jesteśmy po prostu bardzo dobrym rynkiem i chciałabym, żeby po prostu nas nie pomijano milczeniem, nie musimy być tam gdzieś, myślę, wynoszeni na piedestał, ale też pomijani, zbywani. No na pewno nie sprzyja nam to, że wokół nas, w sensie politycznym, jest bardzo dużo takiego jazgotu. To myślę, że też nam bardzo zaszkodziło. To tak nawet mówią osoby korzystające z tych międzynarodowych forów gdzieś tam w świecie, że no generalnie mamy jako Polska złą opinię. Szkoda, szkoda. Dobrze, teraz jeszcze jest raport o dezodorantach, to też tu nagłówek znalazłam. Dezodoranty w sprayu, który, bo to w sumie też blisko zapachów, który w 2022 roku odnotował umiarkowany wzrost wolumenowy. Dezodoranty w sprayu charakteryzują się szeroką ofertą. Największą popularnością w Polsce cieszą się zapachy świeże, kojarzące się z długotrwałym poczuciem czystości, aktywnością fizyczną, fitnessem. Trend ten jest widoczny zarówno w produktach dla kobiet, jak i dla mężczyzn. I teraz tak, to będzie może dalej, ale żebym nie zapomniała, też ważną cechą według, chyba tak, według tego Euromonitora ciągle jest to, że bardzo wzmacnia się rynek perfum unisex w Polsce oraz męskich. Także może do tego jeszcze dojdziemy. Także zapodaję temat, żebyście, bo to jest bardzo, bardzo też ciekawa informacja, miej to na uwadze. Trend ten jest widoczny zarówno w produktach dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Różnice między płciami są jednak widoczne przy wyborze bardziej intensywnych wersji zapachowych. To tyle było o dezodorantach, ale później będzie wskazane, że właśnie, jakie są trendy? Trendy są takie. Mężczyźni coraz chętniej sięgają po perfumy premium, czyli bardzo mocno rozwija się właśnie ta branża, perfumiarstwo premium, jeśli chodzi o męskie perfumy. O, mężczyźni, którzy do tej pory korzystali regularnie z masowych zapachów, zwracają się w stronę produktów premium, skuszeni promocjami. No to ma sens i właśnie tu gdzieś będzie właśnie o tych perfumach, produkty i tak dalej, jeszcze o tych. Coraz bardziej atrakcyjną kategorią zapachów będą zapachy unisex, które te produkty znajdą zwolenników zarówno wśród młodych konsumentów, którzy nie są zainteresowani podkreślaniem swojej osobowości zapachami typowo kobiecymi lub męskimi. No, a najszybszy wzrost to są te męskie perfumy premium. Także, Kani, jest tam bardzo dużo ciekawych informacji, ja może na tym poprzestanę. I teraz tak, w taki sposób naturalny pojawiło się takie, to jest bardzo ważna kwestia, cieszę się, że wypłynęła, ale naprawdę trzeba na spokojnie o tym mówić, czyli wypłynęła kwestia promocji polskich zapachów. Muszę Państwu powiedzieć, że właśnie polskie marki, moim zdaniem, chyba, no, nie jest moją intencją jakby punktowanie, ale ponieważ jakby też do mnie jest to czasem przytyk robiony, one źle te marki są promowane. Bo tak, generalnie dzisiaj mam nadprodukcję wszystkiego, więc trzeba znaleźć inną drogę promowania produktów niż tylko. Nie mogą się polskie produkty, w mojej opinii, tak reklamować jak na przykład, jak nie wiem, Dior czy nowa promocja jakichś produktów Chanel, że się robi dużą imprezę z aktorami, z tymi prezenterami z telewizji. Ci prezenterzy z telewizji, którzy prowadzą takie właśnie eventy, oni zarabiają tam niewyobrażalne pieniądze, więc to, na to pieniądze idą. Gdzieś ten jeden prezenter tam pewnie są, niektórzy, którzy są ulubieni i na pewno są dobrzy i dają radę. No wiecie, to jest impreza z po prostu z wypasionym menu, tam są goście, potem są zdjęcia, gdzieś to idzie w świat. I wiecie jak to, co jest jakby takim słabą stroną, że później się robi listę gości i niektórych się pomija ostentacyjnie. I tu ja widzę właśnie bardzo złą politykę, po prostu ostentacyjne pomijanie pewnych osób. No to jest nie do pomyślenia. Czyli tak, na przykład bardzo często na takich promocjach są aktorzy. Moim zdaniem oni nie potrafią pomóc za bardzo marce. Nawet przeglądałam kiedyś na tę okoliczność profil jednej z takich młodych aktorek, która chodzi regularnie. Ona nawet tego nie pokazują na Instagramie, że byli. Bo to taki pewnie jest taka idea, że oni później to rozreklamują. Nie, to tak nie działa. Moim zdaniem to. No to tych błędów to de facto musiałabym to usiąść, przeanalizować. I generalnie na przykład osoby, które rzeczywiście prowadzą rzetelną informację o perfumach, to nie wiem, moim zdaniem tu jest jakaś selekcja. Tak jakby wyglądało, że wszędzie nawet po to, żeby pójść na imprezę, a potem jeszcze zrobić im darmową reklamę, że też trzeba mieć układy wejścia, być zaproszonym, ale to też musicie Państwo wiedzieć, że PR, public relations, też polega na tym, że się nie robi wrogów w marce. Więc jeżeli marka zaprasza wszystkich, a jednego autora nie, to po prostu ten jeden autor
może być tak, że potem będzie tej marce szkodził. A jak można zaszkodzić? Wcale nie trzeba tą markę po prostu jakoś punktować. Czasem naprawdę wystarczy przemilczeć. Jeśli ta marka jest przemilczana, to oni potem się irytują. Ja później dostaję komentarze. Czemu ja nie mówię o perfumach, polskich perfumach X? No to tak sobie zaglądam na internety. Te perfumy są strasznie drogie. No to wolę kupić, jak już mam omawiać polskie marki, no to wolę po pierwsze to, co jest takim już klasykiem od lat, sprawdzonym, takim, który bardzo wiele osób sobie kupi i może powąchać, ocenić, czy to, co mówię, ma sens. A jeśli, nie wiem, przeciętne perfumy kosztują pod 200 zł, ale to będą jedne z tańszych i na przykład jest taka, że kilka sztuk od razu wchodzi, różnych zapachów, różnych wersji. A nie zapominajmy, że te firmy po prostu nie prowadzą też działalności charytatywnej. Tak by wyglądało, że po prostu recenzenci tacy jak ja muszą kupować produkty w cenie po prostu detalicznej, no, żeby po prostu marka mogła sprzedawać. No to po prostu nie wiem, gdzie takie zwyczaje panują. Po prostu to jest tak dużo perfum na rynku, że po prostu ja sobie wybiorę rzeczy starsze. To, co tutaj mam, ja naprawdę nie potrzebuję promować nowości, które w danym momencie są promowane i była duża impreza i na przykład ja nie zostałam zaproszona. No, nazwijmy to po imieniu, no to tak się nie robi. To jest ewidentny błąd marki. I potem jest, proszę Państwa, też powiem Państwu, bardzo przykra sprawa. Potem widzę, że była duża impreza, widzę, że było dużo ludzi, widzę, że to są osoby, które ewidentnie inspirują się moją pracą tam gdzieś na tych imprezach, a ja potem dostaję uszkodzony flakon, jakiś opróżniony, pusty, i to ma być niby prezent od widza, a tak naprawdę jest to taka jakaś przesyłka około PR-owska, ja mam z tego zrobić recenzję. Kiedy to są rzeczy, no, które się wykupuje u influencerów. Chyba że ja sama uznam, że temat jest ciekawy, kupię sobie perfumy, ale to już mało kto tak dzisiaj pracuje. Ci wszyscy po prostu dostają rzeczy do zrecenzowania. Albo wręcz się u nich zamawia film. No to jest, tak to działa. Sytuacja jest o tyle trudna, że ja tak naprawdę muszę to mówić jakoś tak bardzo, bardzo w taki sposób. Właściwie jest to krępujące, ale prawda jest taka, że 90% treści generowanych gdzieś tam w internetach, kanałów beauty, to są rzeczy robione albo dlatego, że ktoś zapłacił za zrobienie tego materiału, albo dał produkty do zrecenzowania. Niewiele jest takich osób, które po prostu wszystko kupują. To zwykle jest oznaczone, chociaż to różnie bywa, bo jak widzę, co osoby mają, na przykład pokazują, albo jest to przemilczane, to widać, że dostały całą paczkę ze wszystkimi perfumami marki i robią z tego film, czyli albo dostają produkt za darmo, albo im zapłacono, a ja muszę płacić za perfumy, które właśnie mają teraz premierę, no i nie wiem, ma zagraniczna agencja reklamowa, która wzięła pieniądze za wypromowanie tego produktu, no jakoś może nie idzie, może ma dyskomfort, że u mnie tego nie ma i tak jak mówię, albo mi wysyłają uszkodzony produkt, pusty, z kilkoma kropelkami na dnie i ja mam zrobić im, no, za nich pracę wykonać bardzo często. No, tak to wygląda, także kochani, i w mojej opinii powtórzę się, tutaj są jakieś takie układy, układziki, w które się trzeba wpisywać. A teraz na koniec zostawię Wam smaczek. Bo też o jedną markę jestem ciągle pytana, czemu nie pokazuję nowości tej marki. Ja pokazuję jej klasyki, bo są ciekawe, a nowości są drogie, ale... Słuchajcie, napisałam do tej marki w 2016 roku. Prowadzę kanał perfumowy na YouTubie. Proszę o informacje o pachnących nowościach. Pozdrawiam. To przez Facebooka się kontaktowałam, bo nie wiedziałam jak... Przez tą główną stronę, bo tam nie było żadnej informacji. Odpowiedź przyszła szybko, słuchajcie. Napisałam 2016 w maju, o 8, o 10 była odpowiedź. Pani Agato, prosimy o maila na adres, i tu pada imię i nazwisko, małpka, potem nazwa firmy. Pani J, prześlę też potrzebne materiały, pozdrawiam. No to ja odpisałam, że dziękuję za odpowiedź, oni odpisali bardzo proszę. To był maj. Potem piszę w lipcu, ja, 26 lipca, czyli lipiec, 2 miesiące i 10 dni. Piszę tak, nie udało mi się nawiązać kontaktu, a chciałabym prezentować Wasze perfumy. To było 27 lipca, 27 odpisano. Prosimy o ponowny kontakt na adres Pani J. Poinformujemy, że może się spodziewać wiadomości od Pani, ładna ikonka, uśmieszek.
no to są właśnie ten nowoczesny, taki bardzo, bardzo słaby marketing, gdzie oni tak są grzeczni, bardzo mili, ale nic nie robią, kompletnie się obijają straszliwie. Ja odpisałam, dziękuję serdecznie i zapytałam, a adres jest poprawny? Czasem wkradają się literówki. Sprawdzili, odpisali, poprawny. Tam ktoś dał łapkę w górę, może ja. I teraz to był lipiec 27, 28 odpisałam. Nie. 1 sierpnia. Ciągle nie mam odpowiedzi od pani Justyny. Oni odpisują mi, Agata, prosimy o cierpliwość. Otrzymujemy czasem dużo zgłoszeń, czas oczekiwania może być dłuższy niż zwykle. To nie wiem, czy to było z automatu, to było 1 sierpnia. Dziękuję za informację, no to czekałam. I mamy, no, 6 lat minęło. Nie, 8. Od 8 lat czekam, jestem bardzo cierpliwa. Zwróćcie uwagę, co napisałam. Napisałam tak. Jeszcze raz. Prowadzę perfumowy kanał na YouTubie. Proszę o informacje o pachnących nowościach. Nie udało mi się nawiązać kontaktu, a chciałabym prezentować Wasze perfumy. Ja tu nic nie mówiłam, że chcę pieniądze. Natomiast oczekiwanie ode mnie, że ja będę kupowała w cenie takiej, jakiej kosztują premiery, po to, żeby za agencję X, najczęściej właśnie nie polską, zagraniczną, żeby za nią pracę odwalać, to nie ma takich ludzi. Nikt tego nie zrobi, po prostu. Chyba, że to będą jakieś takie te marki zagraniczne, premium, to ich obowiązkiem jest wysyłać mi, a ja mogę odpisać, mogę nie odpisać, mogę pokazać, nie pokazać. A samo takie coś, jak tutaj, jest bardzo dużą korzyścią dla marki, bez względu na to, czy to jest duży autor, czy mały, czy ma dużą oglądalność. Także słuchajcie, to są blaski i cienie. I pisałam do innych marek. Czasem na przykład dostawałam taki kontakt i widzę, że to jest agencja marketingowa, jakaś prywatna, też zagraniczna, i kazali mi wysłać takie dane, powiedzmy, wrażliwe, bo oni chcieli zbadać mój kanał, jakie ma etapy osiągnięcia. Także po prostu to nie jest takie proste. Im się pracować nie chce, mają jakieś swoje powiązania, tak myślę, towarzyskie, i wysyłają, tylko że dla mnie to nie ma znaczenia, bo naprawdę ja potrafię zrobić film o perfumach z Biedronki, on się i tak lepiej klika niż te perfumy jakieś tam wymyślone, zagramaniczne, no, tak mówiąc żartobliwie. No i nie wiem, różne tematy, takie bardzo przyziemne, dostępność się akurat nawet najlepiej klika. Także tak to jest, no sami Polacy, którzy powinni robić wszystko, żeby wyprodukować swój produkt, no po prostu dotrzeć z informacją do ludzi, którzy są, mogliby być ich naturalnymi rzecznikami, to nie oczekują, że ja pójdę i kupię, a przecież są polskie marki, gdzie flakon kosztuje kilkaset złotych, to ja wolę sobie Chanel i Dior kupić. No nie oszukujmy się, no tak. Natomiast ich obowiązkiem jest, no nie wiem, ile jest polskich autorów książek o perfumach. No powiedzmy, że jest Vogue, jest Elle, jest nie wiem ile tych magazynów. No i potem jestem ja, potem blogerzy ewentualnie więksi lub mniejsi. No nie ma innej kolejności. Także jak nie mają na rozsyłkę do 10 flakonów czy 10, no to niech robią coś innego moim zdaniem, bo to nie wypromują tego produktu należycie. To przede wszystkim to musi być u nas promowane i to musi iść w świat, musi się zacząć dobrze sprzedawać, bo też właśnie z tą Europą Zachodnią to moim zdaniem tak trzeba rozmawiać właśnie tymi ich wartościami. Oni są materialistami po prostu, jak będą widzieć, że nie wiem, coś się dobrze sprzedaje albo dobrze zarabiają na naszym rynku, no to będą inaczej z nami rozmawiać, tylko może trzeba o tym przypominać bardziej. Także to tyle a propos gdzieś tam tego, że nas nie ma, że zapominają o nas, a też myślę, że to się mamy jako kraj taką opinię jakiegoś takiego, no ludzie się nas jakby trochę boją chyba, tak nawet myślę. Także no szkoda, no ale no widzicie, człowiek chciałby pokazywać te produkty, to nie dość, że mówię, robią duże imprezy, zapraszają ludzi, modelki, grafik, to są niewyobrażalne kwoty, a ja dostaję tylko obelgi z komentarzy, że jestem po prostu, no można tak wywnioskować, no, że de facto robię krzywdę marce, bo nie pokazuję, no. No, tak, to tyle, no.
Także jak macie Państwo dla mnie jakieś tam uwagi, to bardzo proszę, jak najbardziej. Wszystko można powiedzieć, ale trzeba spokojnie. Ale tak naprawdę, to co tu jeszcze można dodać do tego? No, no naprawdę, jak w dowcipie o tym jakimś człowieku, który się żalił do Pana Boga, że nie może wygrać milion w totolotka, no i Pan Bóg mówi, no to ty w końcu zagraj. To jest naprawdę taka, ten kasus, ten case, o, to się mówi. Pa, pa, kochani, wszystkiego pachnącego.